Polska jest dobrze przygotowana do prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, właściwie zaplanowano zadania oraz odpowiednio przygotowano korpus urzędników. Cały ten korpus został przeszkolony i przygotowany do obsługi wielu, wielu tysięcy spotkań, które w trakcie naszej prezydencji mają się odbyć. Rząd przygotował specjalną bazę danych dotyczącą stanowisk Polski na wiele, wiele setek czy nawet tysięcy spraw, które mogą się pojawić w czasie naszych prezydencji tak zwaną bazę fiszek programowych I, za to, i to uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie. Pewne zaniedbania jednak stwierdziliśmy w trakcie tej kontroli. To są pewne opóźnienia we wprowadzaniu danych do bazy, która ma przygotować polskich urzędników do prezentowania naszych stanowisk. Niepokoi nas również duża rotacja kadr w tym korpusie około 1200 urzędników specjalnie powołanych do obsługiwania polskiej prezydencji. Stąd też postulujemy wprowadzenie jakiegoś specjalnego systemu lojalnościowego, który pozwoliłby tych pracowników zatrzymać przynajmniej do końca sprawowania naszej prezydencji w naszych urzędach.